Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcineczku. Zagrajmy oczywiście Worms Revolution i powiem wam tak. Ostatnio mieliśmy znowu fail, tak niestety. I teraz mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku podczas nagrywania. Nagrywam to oczywiście programem Camtasia Recorder, tak. Bo action mi tam troszkę bugował się. Niestety. Troszkę też zwolniłem miejsca sobie na dysku. Mam 62 giga. Bo tam sobie odinstalowałem grę Tom Clancy's. Chyba Splinter Cell Blacklist, czy jakoś tak. To jest już no, stara gierka już. Chyba, nie wiem. Ona zajmowała ponad prawie 20 giga zajmowała, tak jest. Miałem 40 giga właśnie wolnego miejsca jeszcze, jak nie odinstalowałem tej gry. Ale odinstalowałem już i mam tyle i tyle i tyle co potrzeba. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Mam nadzieję, że nie będzie spadków FPS-ów. Bo też może być wina, wiecie, tego. No właśnie miejsca na dysku, wiecie, tak. I mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku teraz. No to zaczynajmy sobie oczywiście grę. Bo też nie wiem, czy będzie wszystko w porządku. A ja to nie przechodziłem tego? No dobra, okej. Tu mamy swoje te miejsca. Wybierzmy sobie może. Kurde, trochę mi też laguje, powiem wam szczerze. Ale to chyba lepiej niż wcześniej, wiecie? Powiem wam szczerze też. I mam strzelić. Czekajcie, bo moi są. I jaki nie fart! O ja pierdzielę. Kurde, jaki nie fart! Serio. Dobre, dobrze. Dobrze jest. Ale powiem wam szczerze, że też troszkę mnie laguje. Ale chyba lepiej, znaczy lepiej, kurde, może i lepiej jest, ale lepiej jest, bo actiony. Bo jak nagrywam na przykład to nie Lola, to miałem kurde 60 FPS-ów, co nie? Co nie 60 FPS-ów, ale jak ja to oglądałem, to miał, jakbym miał kurde, nie wiem, jakbym miał komputer z nie wiem, ze złomu, co nie? Tak lagowało, że aż odechciało mi się już nagrywać tym programem. Serio. Serio, bo trochę też mi lagował niestety, ale no niestety, kurczę, tak też się dzieje. Ale tu wina była mi się wydaje, programu. O, fuck! Jeszcze za mocno rzuciłem. Oś. Ale tu chyba mi się wydaje, że jest 30 FPS-ów może stałe, ale wątpię. Troszkę laguje, no ale wiecie. Lepiej niż w Exynie. Znaczy, no troszkę mniej tych lagów jest. Bo mogę tu chociaż poruszać to myszko chociaż, nie? A w Exynie podczas nagrywania, no miałem 30 FPS-ów, 25 różnie, wiecie. Nie wiem, co się porobiło z tym programem, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, ale w ogóle. O, pięknie, widzicie?
Dobrze mi idzie dzisiaj, to dobrze. Zostawcie łapkę oczywiście w górę, jak się spodobał odcinek. Dopiero teraz mówię, wiecie. No trochę mi tutaj... No ten ekran trochę mi... Ale chyba nie laguje, mi się wydaje. Może będzie można oglądać to. No nie wiem, trudno mi powiedzieć teraz, wiecie, czy laguje, czy nie. No, trudno mi powiedzieć, powiem wam szczerze też. Ale tu jest 30 FPS-ów na pewno. No może... No może... dobra, czekajcie, może by bombę wziąć? Tylko nie wiem, czy by mi się udało tam rzucić ją. Wiecie? Bo tu się boję trochę, kurde, żeby nie uruchomić tego... Tej bomby. Tego. Czekajcie, tak? Trafię w kogoś? Oh my god! What? Jakim cudem? No fajnie, fajnie aż. Aż mi się odechciał już grać, powiem wam szczerze. Serio. Kurde! No what the fuck? Dobra, czekajcie, tu mamy tak. Nie, trochę powiem wam szczerze, że mi w ogóle nie laguje tym razem, nie wiem. Pewnie troszkę poskutkował ten... te miejsca na dysku. Wow! Dobrze, dobrze, że do wody to wpadło. No, może, no, może być. Lepiej niż wcześniej. Bo wcześniej to trochę prosto w niego tak pierdusnęło. No dobra, no, no szybciej, szybciej, bombel, rób coś tam, nie wiem. Idiota. No po prostu... Pięknie. Pięknie, bardzo. Bardzo pięknie. No. Kurde, co mam zrobić teraz? Jak ja mam to teraz robić? Czekajcie, UFO. Tu gdzieś... nie, teleport nie. Czekajcie, palnik to jest do dołu, tak? Wybór Robala, o. No wybór Robala. Co jest? Ej no. Nie wiem, dziwne to było. O, tutaj kurde mamy kolejny... Czekajcie, tak? A czekajcie, kurde, tu mamy jeszcze chyba... Ale nie, nie mamy, dobra, nie mam. Kurde, trochę lipnie to porozrzucane jest tutaj na mapce troszkę. Brawo! Oj, oj, oj. No, o no. Odjął mu, brawo! Dziękuję! Czerwoni wygrywają! No, prawie. What? Ej, no kurde, co to ma być? Lol, what the fuck? Czekajcie, on jest tutaj, ta? Ty, wiem! Kurde, czekajcie! No... Dobra. Uda mi się, czy się mi się nie uda, tak? Zrobić, żeby było... No, może być. Oj, myślałem, że mi się uda jeszcze, no, uciec. Ale mi się nie udało jednak. Oj, oj, oj. Czekajcie, moja wina, bo coś tu wziąłem niepotrzebnie.
Ojej, 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 przepraszam za to, ale... Oj, no fajnie, fajnie. No uspokój się już. No uspokój się, no. Kurde. No fajnie, jeszcze... No odświeżam tutaj, no odświeżaj, kurde. Włącz się, gro. Jak coś, za chwilę się widzimy. Dobra, okej, widzimy. No, witam was jeszcze po przerwie, oczywiście. I tu trochę powiem wam już. Poatakowałem ich, wiecie? Trochę. I mi znowu laguje, albo mi się wydaje, nie wiem. Albo coś tu jest nie tak. Ale dobra, mieszam z tym, wiecie? Okej, co. O nie! Nie, nie, tylko nie to. Nie, proszę, nie atakuj mnie. Quitter, kurde, wkurzający ziomuś jest. Trochę. Ale mi się wydaje, że wszystko jest w porządku, powiem wam szczerze też. Co on zostawił tu dla mnie, kurde, jakiś... Co on zostawił dla mnie? What the fuck? A ty idiot! Spoko, fajnie. Fajnie. Ale sam, on sam dednie zaraz, za chwilę. Kurde. Co? Jeszcze tylko jeden został? Ty, fajnie. Kurde, żeby od tego jeszcze zabić i... I tamte... Dead? Ha, dobrze, dead. To dobrze. Dobrze jest. Teraz, żeby o ten dostał parasol. I chyba już będzie koniec, co nie? Koniec już będzie... Oczywiście tury, tak mi się wydaje, nie wiem. Ten bunkr łamasz właśnie, nie wiem, czy to dobre jest. Wiecie, bo nie wiem. Wow! Niepotrzebnie. No ale ten dead nie chociaż, wiecie, ten niebieski chociaż. Dead? Nie dead, o kurde, a to ci heca. No nieźle. O, z kija baseballowego, a masz. Ile dostaniesz? Dobrze jest, jest. Uuu, oj. Trochę lipa. No ale przeszliśmy chociaż, co nie? To dobrze. Dobrze jest, dobrze jest. Wreszcie misja udana, widzicie? Tak jest, moi drodzy, tak jest. No i dobrze, wszystko nam się udało, pięknie, kontynuujmy. I kolejny odcinek będzie dopiero. Oczywiście, znaczy kolejna misja będzie. Oj, niepotrzebnie włączyłem coś, chyba pulpit, ale dobra, mieszam z tym. Wiecie, bo ten program trochę myli się. Znaczy, myla mi się trochę. Bo jak chcę włączyć co innego, to. No się włącza. To jeszcze nam zostało. Oczywiście dwa poziomy. Bioteka na plaży została nam. I co jeszcze? Piasek i zniszczenie. I. Kapitan! Boss! Fajnie. Fajnie. A tak jeszcze. Konkretnie to nam zostało dwie, tak jakby dwa jeszcze o te właśnie, wiecie? Bo to już przeszliśmy, bo to było samouczki, wiecie jak to jest na początku gry. Ale powiem, że jestem zadowolony z tego odcinka, wiecie? Bo tak, po pierwsze, dobrze mi nawet wyszedł, bo nie ma lagów. Pierwszy raz, tak? I jeszcze przeszli, no właśnie przyszedłem, to mi się też podoba, powiem wam. Dobrze właśnie nam się udało dzisiaj, znaczy mi, no. Tak można powiedzieć. I tak myślę, jeszcze pokażę wam jeszcze, czekajcie, tu mamy jeszcze. Właśnie tak jeszcze myślę nad tymi, wiecie, łamigłówkami, ale to jest, powiem wam. Nie wiem, czy ja to będę robił, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie będę wam jeszcze nic obiecywał, czy będziemy robić jakieś tam łamigłówki, bo jeszcze nam zostało tak. Oto. Znaczy jest po angielsku jakiś, nie wiem, nie rozumiem tego w ogóle. Znaczy, to też trzeba będzie zabrać jeszcze robaki, co nie? Ale to... To jakieś takie badziewne to jest, powiem wam szczerze, bo to jest po angielsku. No i znowu... No fajnie, włączyłem Eurotrucka, fajnie. Kurde! No fajnie, zawaliście! Mam nadzieję, że on się nie nagrywa. Kurde! No i jeszcze Camtasia się włączyła, no fajnie. Poczekajcie chwilę, kurde. O, dobra, jesteśmy już.
Kurde, sorry za to, ale jak tak mówiłem, mylam się ten program. W ogóle ten Camtasia Recorder trochę. Ej, ja nie chciałem tego włączyć. O ja pierdziele. Serio? Ja to chcę na inny. Jak chcę to na inny. Tak, wyjść chcę. Bo ja nie chcę tego na razie przechodzić tych łamigłówek. A i tu jeszcze nam zostało coś. A to chyba włączyłem niepotrzebnie. To nam chyba tylko tak myślę jeszcze powiem wam. Ja tylko zrobię oczywiście kampanię. I chyba będzie tylko tyle, wiecie, nagram. Bo bym chciał jeszcze, wiecie, w tym roku 2016 oczywiście. Chcę na pewno zacząć Gothica 3. Wiecie. Wiecie, obiecuję, a co z tego wychodzi? Nic nie wychodzi. Wiem, miał być Gothic 3, ale będzie. Dopiero niestety wakacje będzie. Tak myślę, będę miał więcej czasu. Może mi się uda nawet z kamerką tego Gothica nagrać. Bo da się actionem, co nie? Ja nagrywałem kiedyś jeszcze ten pierwszy odcinek. Ale to już prawie rok temu było. Już nie pamiętam, co ja tam robiłem. Wow, zaraz będzie 2 lata, kurczę, jak zawiesiłem Gothica 3. No wiecie, ja mogłem na początku przejść jedynkę, znaczy przeszedłem jedynkę, co nie, ale to dopiero po kilku miesiącach, chyba po dwóch. To ja to zacząłem chyba w, nie wiem, nie pamiętam już, chyba w grudniu albo wcześniej jeszcze nawet, chyba w listopadzie, tak jest. Na pewno dużo serii zacząłem właśnie w tamtym roku, wiecie, w 14. Chyba w 14. Chyba tak, nie wiem, nie pamiętam już, wiecie, bo tego już czasu dużo zleciało nawet. Chciałem 16. Chyba tak, nie wiem, nie pamiętam, nie będę wam mówił, bo nie pamiętam już tego. Nie wiem, dlaczego mi się tu nagrywa trochę paska. Będzie pasek chyba tego trochę, wiecie. Tam gdzie mamy Windows, chyba będzie troszkę paska, ale dobra, mam nadzieję, że to nie będzie tak za bardzo przeszkadzać wam. Wiecie, ja zacząłem, niepotrzebnie zacząłem dużo serii na raz. Ale muszę się wywiązać z tego obowiązku, muszę je skończyć. I skończymy spokojnie. Właśnie. I po tych seriach Wormsy. Tam jeszcze pewnie wznowię Wormsy, co tam jeszcze było, nie pamiętam teraz za bardzo. Na pewno bym musiał nagrać jeszcze w tym roku. Na pewno będzie Gothic 3, wiecie, wznowię go na pewno, na 100%, w wakacje oczywiście. Mam nadzieję, że się jakoś wyrobię z tym czasem do wakacji oczywiście. Wiecie, szkoła i tak dalej, obowiązki. Ale mniejsza z tym. Wormsy, to jest najłatwiejsza seria, jaka jest na moim kanale oczywiście. I co jeszcze? Już nie pamiętam za bardzo, co ja zacząłem, a czego nie skończyłem właśnie. Na pewno sobie będę nagrywał Morrowinda, wiecie, tak od czasu do czasu też będą odcinki się pojawiać, ale na razie nie. Na razie sobie zostawimy to serię na jakiś czas. Tego Morrowinda, bo to jest bardzo, bardzo długaśna gra, bardzo, taka praktycznie, taka jak Fallout 3. Na przykład Skyrim właśnie też chciałem zacząć, ale na razie to sobie zostawię. Ale z drugiej strony nie pamiętam już właśnie hasła do mojego Steama oczywiście, tak jest. I dlatego usunąłem, jak nie wiem, może widzieliście, może nie, z informacji właśnie, że tego już nie ma, bo nie pamiętam hasła, wiecie, i nie zapraszajcie mnie na właśnie tam do znajomych czy coś takiego, bo już tego konta praktycznie nie posiadam, usunąłem z nim właśnie z komputera i tak dalej. Co tam jeszcze zacząłem, nie pamiętam teraz, wiecie, musiałbym zerknąć sobie na playlistę, jakie tam są. I bym powiedział wam w kolejnym odcinku, wiecie, oczywiście z Wormsów. A Fallouta 3 będę nagrywał, wiecie, od czasu do czasu też, wiecie, to jest poboczna seria, to nie jest właśnie jakaś taka seria, wiecie, główna na moim kanale, nie. Ale cóż, nie będziemy się rozgadywać, będę wam też mówił w kolejnych odcinkach, co tam będzie się działo. Postaram się oczywiście, co będę, no, nagrywał, co nie.
Pewno Fallouta 4 nie będę. Nie. Sprzęt nawet by mi nie pozwalał na to. Jakbym miał na przykład, no wiecie, lepszy od tych wszystkich, wiecie, tych youtuberów itd., itd., to by może bym nagrał, nie wiem. Ale na razie nie będę, na razie nie będę, nie. Ale też z drugiej strony nie podoba mi się ta gra. Właśnie też bym chciał nagrać. Tym właśnie tak sobie poczułem ten dodatek do tego, do Dying Light właśnie też jest fajny, nawet powiem wam szczerze, co tam jeszcze fajne. Dużo fajnych gierek jest, wiecie. Na pewno czekam bardzo, 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 bardzo długo już czekam na oczywiście grę Alex, twórców właśnie Gothica, co też właśnie stworzyli tę grę. Wiecie, Piranha Bytes i tam chyba jeszcze tam jacyś. Teraz nie powiem, bo nie pamiętam już za bardzo. Chyba Piranha Bytes i jeszcze jakiś tam będą twórcy tej gry. Właśnie ta gra dopiero będzie chyba w 17 roku, dopiero. Będę czekam też na Outlasta. Właśnie też zrobię takie top 5 może gierek, na które czekam, ale to dopiero pomyślę sobie jeszcze jak to będzie. Pewno będzie Outlast. Też czekam, zobaczcie sobie z ciekawości dodatek do Wiedźmina, oczywiście ten Krew i Wino chyba, tak będzie się nazywał. Ale to dopiero będzie w kwietniu. Na pewno bym chciał też nagrać oczywiście Wiedźmina trójkę, ale na razie chyba zapomnę o nagrywaniu. Wiecie, na tym komputerze moim. Ale co jeszcze będę rozgadywał? Powiem wam w kolejnych odcinkach oczywiście. No i cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym. Cześć!